Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z trendami na wiosnę 2023. Ja wiem, że wiosnę już prawie, że mamy i ja wiem, że ten filmik już tutaj późno się pojawia na kanale, ale pojawiły się też takie komentarze, pojawiły się prośby, czy taki film się pojawi i się pojawił, jest i proszę. I dzisiaj na kanale jest. Opowiem Wam o najnowszych trendach, o tym, co będzie modne w najbliższych miesiącach. Od razu też mówię, że pojawią się, że ten filmik pojawi się w dwóch częściach. Dzisiaj będzie pierwsza część, kolejna będzie w najbliższym terminie, więc już teraz zapraszam Was na tą drugą część, a to dlatego, że tych trendów jest naprawdę dużo, dlatego, że tego wszystkiego jest tu naprawdę, naprawdę sporo, więc film naprawdę byłby długi i można byłoby usnąć przy takim 30-40 minutowym nawet filmie, więc zrobimy tak szybciutko, na dwie części podzielę to i sobie poopowiadamy o tych trendach. No, wiosna już prawie że jest za rogiem, wszyscy na nią czekamy, wszyscy po prostu już nie możemy się jej doczekać, ja również. To jest właśnie piękne w tej zmianie pół roku, to jest właśnie piękne w zmianie pogody, że jednak wszyscy lubimy tą zmianę, że jednak wszyscy czekamy na coś innego, po prostu na zmianę w naszych garderobach, więc tak. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli lubicie takie filmiki, jeżeli chciałbyście zobaczyć filmy też z poprzednimi trendami, chciałbyście tam zobaczyć, bo niektóre się będą też powtarzać, trendy, które były jednak na jesień, na zimę, niektóre z nami zostają, więc zrobiłam playlistę, całą playlistę zobaczcie sobie tutaj, zostawię Wam linka, zerknijcie sobie, a my zaczynamy. Jak to zazwyczaj bywa z tymi trendami, o których ja Wam opowiadam, przy okazji tych modnych rzeczy konkretnych opowiem Wam też, jakie jest moje podejście do tego, opowiem Wam też, jaka jest moja opinia na temat tych konkretnych poszczególnych trendów, opowiem Wam, co bym chciała mieć w swojej szafie, co mi się podoba, a co nie. Więc zaczynamy. Zaczynamy od jeansu. Najmodniejszy materiał tego sezonu, najmodniejszy materiał sezonu wiosennego. Nie jest to dla mnie wcale zaskoczeniem, bo po prostu no, co wiosna, co lato, to ten jeans powraca. Czy to jeśli chodzi o shorty, czy to jeśli chodzi o kurtki jeansowe, czy po prostu zwykłe spodnie jeansowe, no ale tym razem będzie go naprawdę, naprawdę dużo, ponieważ najmodniejszy będzie jeans jasny, jeans żółty i jeans zielony. Jeans zielony, o którym opowiadałam w ostatnim filmie. W ostatnim filmie, o którym wspominałam o różnych rzeczach, które mi się nie podobają w ubraniach. Jeżeli też jeszcze nie widziałyście, no to linka zostawię Wam tutaj. No i ten jeans zielony i żółty dla mnie wyglądają bardzo źle, bardzo tak staro, bardzo te kolory po prostu kojarzą mi się jako takie bardzo zniszczone i wychodzone. Nie będę po nie sięgała, nie będę zajmowała się tego typu kolorystyką, jeśli chodzi o jeans. Ja jestem fanką ciemnego jeansu, jestem fanką błękitu i jestem fanką no, tego jasnego też. Jak najbardziej na tak. Wszelkie połączenia koszula jeansowa, połączenia z kurtką jeansową, o kurtce jeansowej też robiłam osobny filmik w zeszłym sezonie, więc zapraszam, zerkajcie. Później sobie w kartach możecie poszukać, poklikać. Ale również połączenia jeans do jeansu, czyli spodnie denimowe, kurtka, spodnie, koszula, spódnice, no po prostu wszystko, wszystko od góry do dołu. Nie powiedziałabym, że może to być stylizacja typu Britney Spears i Justin Timberlake, ale coś fajnego, coś innego, połączenia kolorów różnych, no po prostu jeans będzie tutaj królował, jeśli chodzi o ten sezon. Czy ubrani będziemy od stóp do głów, czy jedynie jakiś dodatek. No i jeśli chodzi o to, no to jestem bardzo zadowolona, będę oczywiście chodziła, uwielbiam koszule jeansowe, uwielbiam kurtki, spodnie. Jeśli chodzi o spódnice, to niekoniecznie, bo wiecie, że ja w spódnicach nie chodzę, ale mimo wszystko cieszę się na ten trend. Kolejny trend to będzie właśnie kurtka jeansowa. Kurtka jeansowa
która w tym sezonie będzie bardzo, bardzo oversize'owa, bardzo 90s'owa, niedopasowana, nietaliowana, ale taka powiększona. Z racji tego, że po prostu te marynary już weszły nam tak w krew, te powiększone właśnie marynary oversize'owe z poszerzonymi rękawami, no to podobna sprawa będzie się miała z kurtkami jeansowymi właśnie. Powiększone, szerokie rękawy, za długie rękawy, szerokie rękawy, ta kurtka nie będzie krótka, ale krótkie też, czemu nie, zależy jaki ten krój będzie, ale takie właśnie wielkie, za wielkie, 90s'owe, z jakimiś nadrukami, z jakimiś haftami, z jakąś aplikacją na plecach, no po prostu kurtka jeansowa to będzie hit i must have, no tutaj dla mnie nie ma żadnej różnicy, bo ja w takich katanach jeansowych chodzę tak czy siak, czy są modne, czy są niemodne, no bo tutaj to też trzeba wziąć pod uwagę, że te wszystkie trendy to jest tylko taka mała sugestia, to jest tylko takie małe taka propozycja, to co my z tego wybierzemy, to już jest nasza indywidualna sprawa, ale kurtka jeansowa u mnie będzie tak czy siak. Kolejnym trendem będą maxi spódnice i najmodniejszą z najmodniejszych spódnic oczywiście będzie ta jeansowa z rozpierdakiem z przodu. Maxi spódnica, ale nie tylko te jeansowe, również rozszerzane, również szerokie, proste. No w każdym kroju ważne, żeby ta spódnica była właśnie do ziemi. Więc jeśli chodzi o spódnicę jeansową, to mówię nie. Jeśli chodzi w ogóle o spódnicę, to mówię nie, ale jeżeli to miała być sukienka maxi, wystylizowana właśnie w taki sposób, żeby coś na nią na wierzch narzucić, żeby wydawała się spódnicą, no to czemu nie? Kolejny trend to nazwałam go sobie na jedno ramię. Czyli wszystko co asymetryczne, wszystko co gdzieś tam odsłania ramię, ramiona, co jest asymetryczne. Bardzo mi się ten trend podoba, bardzo mi się podoba, szczególnie bluzki, szczególnie sukienki, które mają jeden rękaw długi, po prostu tutaj tak wykończony na ukos, drugiego rękawa nie ma. Tutaj mamy wolne ramię, puste ramię, bez żadnego rękawka, więc takie stylówki mi się podobają. Podobają mi się też te asymetryczne dekolty, podobają mi się asymetryczne ramionczka, no bardzo fajnie to wygląda, właśnie tak kobieco, tak sensualnie, tak, no bardzo, bardzo mi się to podoba, to zwraca uwagę zdecydowanie, taka właśnie sukienka, taka bluzka z jednym rękawem. No podoba mi się to, podoba mi się to, czy jedno ramionczko, czy no tutaj do tego będzie na pewno potrzebny biustonosz bez ramionczek, ale nic nie szkodzi, damy radę, taka asymetria też mi się podoba. Kolejnym trendem jest drapowanie materiału, wspominałam wam w tym filmie, że nie lubię marszczenia materiału, ale marszczenie materiału to ściąganie materiału, robienie kręgów od pośladków, ściągnięcie materiałów, to jest jednak coś innego niż drapowanie. Drapowanie, podpięcie, gdzieś ten nadmiar materiału gdzieś spięty, złapany, to już kiedyś było, to już kiedyś było w sukienkach ślubnych, właśnie takie złapanie, takie podniesienie, sprawienie, że tego materiału jest o wiele więcej, wróci. No i ja to drapowanie materiału, tak szczerze powiedziawszy, to widziałabym tylko w sukience. W sukience, w jakiejś eleganckiej, ewentualnie w jakiejś kietce weselnej. Więc drapowanie materiału, jestem otwarta na propozycje. No i nawiązując do tego drapowania materiału, kolejnym trendem są antyczne suknie. Suknie zupełnie proste, suknie, które okalają sylwetkę, które również mogą mieć to drapowanie gdzieś tam poniżej. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podobają tego typu suknie na kobietach wysokich, szczupłych. Niekoniecznie bym się na to pisała, dlatego że zazwyczaj pokazany jest materiał, który błyszczy. Lśniący materiał, który okala sylwetkę, który gdzieś tam płynie za tą osobą. Nie zdecydowałabym się na taką sukienkę, dlatego że to moje okalanie sylwetki no nie wyszłoby zbyt dobrze. Sądzę, że po prostu taka sukienka jak wam tutaj będę pokazywała też na zdjęciach, no
opiałabym się na brzuchu, opiałabym się gdzieś tam na biodrach, no nie wyglądałoby to fajnie. Jednak po prostu tutaj potrzebna jest moim zdaniem sylwetka klepsydry, moim zdaniem tutaj potrzebna jest też sylwetka gruszki, gdzie po prostu ten kształt jest taki bardzo posągowy, ten kształt jest właśnie taki antyczny, nawiązuje do takiej bogini po prostu, więc wydaje mi się, że ta sylwetka jabłka do takiej sukienki, no niekoniecznie. Kolejny trend to garnitur total oversize. Muszę wam powiedzieć, że ja już jestem przesycona. Jestem przesycona tymi za dużymi marynarami, jestem przesycona tymi garniturami. Oczywiście garnitur pięknie wygląda na kobiecej sylwetce, naprawdę mi się to podoba, ale tym razem ten total oversize to już jest za dużo. Moim zdaniem to już jest za dużo. Taka naprawdę za duża marynara. Taka marynara, gdzie po prostu z takimi ramionami, nawet bym się tu chyba nie zmieściła w kadrze, z takimi ramionami za dużo. Długie rękawy, po prostu dziewczyny wyglądają w tym śmiesznie, moim zdaniem. Wygląda taka stylizacja śmiesznie, wygląda taka stylizacja, no jest przeskalowana, jest taka bardzo modowa, ale czy mi się to podoba? Niekoniecznie. Więc takie garnitury naprawdę za duże portki, za duże marynary. To już jest nie dla mnie, to już jest nie dla mnie. Ja bym powiedziała, że marynarka tak, ale w takim rozmiarze w miarę no, powiększonym, może być dłuższa, może być taka lekko oversize'owa, ale taki total oversize, taki przesadzony, no to już mi się nie podoba. Przejdźmy do kolorów. Mam tutaj listę tych kolorów, które będą najmodniejsze. Zielony kolor, ja mówię na ten kolor Balenciaga, bo kojarzę go, już wam o tym mówiłam, kojarzę ten kolor z butów i z torebeczki od Little Monster. Ona bardzo często ten kolor pokazywała, ale jest to zielony kolor od Bottega Veneta. Więc no wszędzie jest ten kolor. Ostatnio wam pokazywałam sweterek z Zalando, taki właśnie zielony. Wszędzie po prostu ten kolor się pojawia, więc zielony Balenciaga, Bottega, w zależności jak powiecie, to będzie dobrze, więc ten zielony. Pink Valentino, czyli taka mocna, mocna fuksja. Szukam takiej aktualnie właśnie sukienki, coś bardzo zwracającego uwagę, coś mocno, mocno kolorystycznego. Ten kolor już jest z nami od dłuższego czasu i teraz też na ten sezon będzie. Kolejny kolor to Baby Blue, czyli po prostu niebieściutki, przepiękny, błękity w każdym wydaniu. Też mierzyłam taki cudowny sweterek z Zalando. Linka zostawię wam do Zalando tutaj, zerknijcie sobie. Więc taki Baby Blue też jak najbardziej na tak, też jak najbardziej do mnie przemawia. Mam też tutaj zapisane, że będzie modny kobalt. Nie wiem, nie wiem czy jestem fanką kobaltu, bo jest to bardzo zimny kolor i on pasuje zazwyczaj dziewczynom, które mają ciemne włosy i taką bladą cerę, albo odbija się od mocno opalonej skóry. Nie wiem, jakoś tak ten kobalt, zawsze jak widzę ten kolor kobaltowy, to mi się kojarzy taka ultramaryna. Taki kolor, który był modny dawno, dawno temu i nikt na niego nie zwraca uwagi, teraz wychodzi na salony. No i wszelkiego rodzaju pastele. Pastele, przyćmione kolory, fiolety, zielony, pastelowy, miętowy, żółty, kanarkowy, delikatny, właśnie taki ściągnięty, nie neony, tylko pastele. Kolejny kolor, który będzie modny, to będzie beż, ale beż od stóp do głów. I to też nie jest zdziwienie, bo kolor beżowy był wpisany jako super modny na sezon jesień-zima i teraz też z nami zostaje, tylko musimy sobie go ubrać od góry do dołu. Więc o ile w jesieni to były botki, to były być może spodnie, to był jakiś sweterek i płaszcz, to tym razem co to może być? Może to być sukienka, może to być torebka, mogą to być jakieś sandałki, buty, ewentualnie jakiś delikatny prochowiec, jakaś delikatna kurteczka. No ten beż od dołu do góry z nami zostaje. Ja jednak beż i takie kolory ziemi, jeżeli już, to bardziej wolę właśnie na zimę. Tak jak mówiłam, takie kolory owczej wełny, właśnie takiego beżyku, takiego karmelu, bardziej mi się kojarzą właśnie ze śniegiem, z wyjazdem w góry, z właśnie takimi sweterkami góralskimi, więc raczej te kolory ziemi, te spokojne, te przygaszone, zostawiam sobie na jesień i zimę.
Kolejny kolor, kolejny kolor, no jest to kolor, srebro jest kolorem. Srebro będzie podbijało tym razem salony, jeśli chodzi o ubrania, ale również jeśli chodzi o biżuterię. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego faktu, ponieważ ja jestem fanką i wyznawczynią srebra. Srebrne kolczyki od zawsze, jakoś na złoto nie mogę się przemóc, nie przechodzi mi to jakoś, to no wybieram tę biżuterię w kolorze srebrnym. Zresztą wiecie, jeżeli mnie to obserwujecie, czy jest moda, czy nie ma mody, to srebro u mnie tak czy siak się pojawia. Również metaliczne materiały, jeśli chodzi o okrycia zewnętrzne, jeśli chodzi o w ogóle o materiały ubrań, będzie tutaj królowało, jeśli chodzi o dodatki, tak samo. Jestem jak najbardziej na tak. Jak wiecie, jestem posiadaczką kurtki zimowej w kolorze srebrnym. W mijającym sezonie nie wyciągłam jej nawet. Po prostu jej nie wyciągłam, jakoś po prostu brylowałam pomiędzy trzema ulubionymi kurtkami, ale już niedługo pojawią się też na kanale ulubieńcy zimy, więc obserwujcie, bo będę opowiadała o tych ubraniach, w których najczęściej chodziłam, tych ubraniach, które kochałam w sezonie zimowym, jesienno-zimowym, więc zapraszam. No ale srebro, jestem otwarta. I tak jak mówię, jestem otwarta na propozycje. A jeszcze wracając do kolorów, to też jestem otwarta na wszystkie kolory. Może najmniej zielony, bo ja w zielonym, zielony troszeczkę zabiera mi moc i trochę wygląda w nim jak żaba. Najmodniejsze buty tego sezonu to będą Adidasy. Adidaski, tutaj zapisałam sobie dwie nazwy, Adidasy Gazelle i Samba. Gdzieś tam zostało podpatrzone u jednej influencerki czy u drugiej i po prostu poszło. Poszło, nie są to najnowsze modele, są to chyba modele vintage z tego co się orientuję, ale będą super, hiper modne, wszyscy będą w nich śmigać i możecie zobaczyć jak one wyglądają, tutaj wrzucę wam zdjęcia. I wiecie, że ja jestem wyznawczynią New Balance'u, mam swoje New Balance'y, kurde, chyba już dobre 10 lat, jeśli nie więcej. Na razie ich nie zamierzam wymieniać. Mam też inne białe sneakersy, więc zobaczymy jak to będzie. Tutaj też jestem otwarta na propozycje, ale nie zamierzam szaleć, nie zamierzam specjalnie kupować tych butów. Po prostu mam swoje sprawdzone, te New Balance'iki numer 500. Kocham je, uwielbiam. Są to najwygodniejsze buty, w których mogę naście kilometrów zrobić i nic się nie dzieje, więc ja może jednak zostanę przy tych New Balance'ach na takie dłuższe wyprawy, a tak na co dzień białe sneakersy do pomykania. Jak najbardziej na tak. Chociaż te Adidasy, Gazelle, Samba, jeżeli jesteście na kupnie, no to dajcie mi znać. Nie wiem, wydaje mi się, nie, one nie są najpiękniejsze. Te modele nie są jakieś super najpiękniejsze. Nie przemawiają do mnie jako takie buty, takie ładne. I to już wszystko w tej części. Dajcie mi znać, co wam wpadło w oko, czy coś zamierzacie dodać do swojej szafy, czy niekoniecznie. U mnie jeans zawsze rządził. To, co mi się podoba, to wszystko, co aktualnie noszę, co będę nosiła. Jestem zainteresowana nowymi kolorami, jestem zainteresowana tym srebrem, oczywiście, bo do tej pory nosiłam. Może uda się coś przyświrować z tym dekoltem na jedno ramię, gdzieś jakąś taką może bluzkę dorwę, no w Shinie, jak sądzę, bo jeżeli mówimy o jakichś trendach i coś do kupienia na sylwetkę plus size, no to chyba tylko tam, więc zobaczymy, czy coś się uda tutaj zapolować. Czekam na wasze opinie. Pamiętajcie, że są to tylko trendy, pamiętajcie, że są to tylko takie lekkie sugestie, co może być modne, co może być niemodne. Ja się tym absolutnie też nie przejmuję, lubię sobie coś podpatrzeć, lubię sobie coś dodać nowego do swojej szafy, ale moje przyzwyczajenia i to, w czym chodzę, oczywiście nadal jest to samo. To samo u mnie, te same u mnie zawsze są spodnie, rurki, dżinsy, te same są u mnie te przyzwyczajenia i te ulubione ciuchy, te ulubione kolory, które są u mnie zawsze, więc no tak jak mówię,
to sobie sami wybieramy, nikt nie narzuca absolutnie nam tej mody, szczególnie teraz, kiedy po prostu tak naprawdę modne jest wszystko. Czekam na wasze komentarze, na co wy się szykujecie, a ja zapraszam już na drugą część. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, wpadajcie na mojego vloga, wpadajcie na Instagrama. Widzimy się za chwileczkę. Cześć, pa!